Cześć, dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o studium muzykalowym Capitol, które ukończyłam w zeszłym roku. Jeśli chcecie poznać moją opinię i w ogóle dowiedzieć się, jak to tam wszystko wygląda, no to zapraszam do oglądania. Ja ukończyłam studium muzykalowe Capitol w zeszłym roku. Poszłam tam od razu po maturze. Co najważniejszego musicie wiedzieć, studium jest 3-letnie. Jest płatne, płaci się 3300 za semestr, są 2 semestry, więc to jest taki koszt. Płaci się także za egzamin wstępny 150 zł. To są takie podstawowe informacje. Zacznijmy może od egzaminu wstępnego. Jak to wygląda? Co trzeba przygotować? Przygotować trzeba 2 teksty, jeden wiersz i jedną prozę. Na stronie macie wypisanych też przykładowych autorów, kogo to może być tekst, także napiszę Wam tutaj stronę i tam możecie sobie dokładnie już to sprawdzić. Oprócz tego przygotowujemy 3 utwory muzyczne. Jeden to jest piosenka ludowa, a druga musi być musicalowa lub operetkowa, a trzecia dowolna. Prawdopodobnie piosenkę ludową będziecie śpiewać a cappella. Do reszty możecie sobie przynieść jakiś podkład na pendrive'ie czy na płycie. No i ostatnią komisją jest komisja ruchowa. Tam co potrzebujecie, no to tak naprawdę tylko wygodny strój, ponieważ będziecie się uczyć fragmentu układu, który potem będziecie prezentować w grupie, więc nie ma się co bać. Jak ktoś nigdy nie miał do czynienia z tańcem, myślę, że warto było zapoznać się z jakimś tańcem ludowym, w sensie z podstawowym krokiem tak naprawdę, żeby jakby zobaczyć, jak to jest, jak Wam idzie, czy umiecie powtórzyć ten krok, czy nie, czy umiecie go w ogóle zapamiętać. Myślę, że można się tak trochę przygotować do tego, sprawdzić się przed tym egzaminem, ale jeśli wcześniej jakoś tam ruchowo działaliście, no to myślę, że spokojnie sobie poradzicie. Jeszcze co musicie wiedzieć o egzaminie, że te teksty, które przygotowujecie, wiersz i proza, no to na nich będą też różne zadania aktorskie, tak? Trzeba będzie odegrać jakieś różne rzeczy. Ja na przykład musiałam mój tekst powiedzieć jako żart, jako dowcip. Potem musiałam tam kogoś uwodzić moim tekstem. Jeden chłopak, pamiętam, że miał zadanie, że bardzo mu się chce do toalety i jest na środku w ogóle niczego i musi tak mówić ten tekst. Także zadania są różne, jak tam komisję wyobraźnia poniesie, więc na to też musicie być przygotowani. Oprócz egzaminów wstępnych, co jest fajne, widziałam, że teraz organizują warsztaty, które przygotowują do tych egzaminów. I jest to właśnie, jednego dnia są warsztaty wokalne, aktorskie i ruchowe, więc myślę, że to jest fajne. Oprócz tego macie też dni otwarte, czyli można przyjść do szkoły i zobaczyć każde zajęcia, można przyjść, posiedzieć, poobserwować, jak to wygląda. Także myślę, że warto z tego skorzystać, jak ktoś jest zainteresowany tą szkołą, a nawet jak nie tą szkołą, to jest zainteresowany nawet każdą teatralną, bo myślę, że tą też warto wziąć pod uwagę. Jeśli chodzi o przedmioty, przedmioty mamy tak: śpiew, taniec, aktorstwo, improwizacja aktorska, piosenka aktorska, dykcja, rytmika, kształcenie słuchu, zespół wokalny, elementarne zadania aktorskie, które też ostatnio doszły, więc takie są przedmioty. Jeśli chodzi o śpiew, to ta szkoła wypada lepiej niż teatralna, ponieważ ma więcej tego śpiewu. Mamy indywidualne lekcje z nauczycielem, mamy 2 godziny na tydzień, a w szkole teatralnej jest to tylko 45 minut na tydzień, także jest tego więcej. Ja na przykład na tych zajęciach robiłam ogromny progres przez właśnie dzięki studium, dzięki mojej nauczycielce. Idąc dalej, taniec. Na pierwszym roku są podstawy tańca klasycznego, czyli balet. Ale nie bójcie się, jest to do przeżycia, każdy jakoś to przetrwał. Później mamy już inne style, mamy jazz, jakiś współczesny, mamy też musicalowe rzeczy. No i też dochodzi elementy stepu na drugim roku. Także to też jest takie troszeczkę przerażające na początku, ale jak ktoś będzie chodził na zajęcia, to da sobie radę. Jeśli chodzi o aktorstwo, no to właśnie mamy aktorstwo, na którym przygotowujemy spektakl raz na semestr. Potem jest piosenka aktorska, tam przygotowujemy piosenkę aktorską po prostu, improwizacje aktorskie. Tam się uczymy różnych takich
gier improwizacyjnych, które potem prezentujemy. No i reszta tych przedmiotów, dykcja, rytmika, zespół wokalny. Na zespole wokalnym to jest śpiewanie jakby w chórze, czyli to jest, że uczymy się podziału na głosy. I tak mniej więcej wyglądają zajęcia. Ale co poza tym? Poza tym studium naprawdę bardzo się rozwija i organizują mnóstwo fajnych rzeczy. Na przykład jedną z możliwości jest nagranie swojej własnej piosenki właśnie w studium. Czyli jak piszesz swoje autorskie utwory, no to masz tam szansę to nagrać i w końcu pokazać światu, więc myślę, że to jest taka fajna inicjatywa. Oprócz tego mamy taki cykl koncertów, jakby pokazów artystycznych, które się nazywa Studium Ciśnień. I rzeczywiście co roku po prostu prezentujemy tam praktycznie wszystkich studentów. Jest koncert, jest też jakiś spektakl na przykład, który powstał podczas tego roku. Może być też na przykład właśnie pokaz piosenki aktorskiej. Pokazywany jest też dyplom aktorski właśnie trzeciego roku, ale też dyplom wokalny. Także tam się naprawdę dużo dzieje i myślę, że warto tam przychodzić, bo jest to naprawdę fajne wydarzenie i można zobaczyć nowe twarze i odkryć nowe talenty. Co jeszcze fajnego robią, to teraz widziałam, że pojawiły się recitale wokalne. Dziewczyny dobierają się w dwójki i organizują taki koncercik wieczorem, więc to też jest fajne. Poza tym studium naprawdę bardzo się rozwija i wychodzimy cały czas, oni wychodzą poza mury szkoły, więc polecam Wam tą szkołę. Jeśli ktoś się wybiera na egzaminy, no to w takim razie powodzenia. Jak macie jeszcze jakieś pytania, no to oczywiście podaję stronę, tam są wszystkie informacje, a jak coś, no to piszcie do mnie. Dzięki.